program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dobry, jeszcze raz. Mirek z Lewicy, ja z Prawicy. No to drodzy Państwo, do ciepłego schroniliśmy no, się. Koniecznie. Na bazę, tak. Na bazę. W międzyczasie się poderliśmy, jak zwykle. Nie, podyskutowaliśmy. Roberto mówi, poderliśmy się, ale tak. Ja mówię, on nie wytrzymuje moich argumentów. A poza tym to człowiek impulsywny, prawda, emeryt, jak, taki jak ja, to jeździ spokojnie, wolno i dlatego będziemy mówić o oponach, między innymi dla tych, którzy robią bardzo mało kilometrów. Jeżdżą wolno i spokojnie. Czy te opony zimowe trzeba mieć? Czy trzeba je zmieniać? Czy trzeba wydawać już dzisiaj kolosalne pieniądze w zakładach wulkanizacyjnych, tych klasycznych, kiedy mówi się, że tam zmiana opony to już 100 zł, czy nawet 120, już są takie stawki. Nie, już pod 200 zł podchodzą. No, ale większość już leci, tak podejrzewam, 150 zł. No i czy to jest potrzebne? Otóż ja chcę powiedzieć tak, no jest tu problem tak zwanych opon wielosezonowych, zimowych i letnich. I w moim przekonaniu, jak jeżdżę tyle lat, to dla osób, które robią rocznie 3000 km, czy 5000, czy nawet dla tych przedzień, które do 10 dojdą, a jeżdżą tylko w obrębie miasta, tutaj i okolica, to powiem od razu, tak naprawdę to oni powinni stosować ewentualnie opony wielosezonowe, które w dzisiejszej technologii się sprawdzają, naprawdę. Natomiast nie powinni sobie już zawracać głowy oponami zimowymi. Ten jeden komplet opon wielosezonowych zdaje im doskonale egzamin. A ci, co robią te 3000 km, to mogą sobie założyć zimówki i jeździć na nich przez cały rok. Nie przekraczają, jeżeli tych 90 na godzinę. I efekt będzie taki, że niewiele na tym stracą. Dzisiaj, można powiedzieć, lobby oponiarskie dziś rzuca nam na rynek właśnie takie hasło: zmieniajcie, prawda, opony na zimę. A może ja tu powiem takie hasło, że może przechodźcie na opony wielosezonowe, które naprawdę są trochę gorsze od zimowych, ale też zdają egzamin dla tych właśnie, którzy jeżdżą mało i którzy jeżdżą w obrębie miasta. Dla tych, którzy jeżdżą już po wsiach, w terenie, no to opony zimowe są tutaj doskonałym rozwiązaniem i tu nie ma nawet dwóch zdań. Z tym, że tutaj bym też powiedział, że wtedy podnieście trochę wysokość prześwitu swego samochodu i zmieńcie ten rozmiar. Dziś ta opona 205 na 55 16 jest najpopularniejszą oponę, bo już 15 wychodzą z użycia. I muszę powiedzieć, że tutaj śmiało w większości samochodów możecie ją zastąpić oponą 205 na 60 na 16, ona się mieści i naprawdę zimowe opony, polskie zimowe znają u nas na śnieg doskonały egzamin. Chyba nie mieliśmy rozmawiać o tej produkcji, kto co produkuje, tylko czy ma to sens, czy nie ma sensu. Większa część Twojej wypowiedzi, tu masz rację, bo jeśli na przykład u nas firmy są auta, które no tak jak mówisz, tam z parę tysięcy kilometrów rocznie jeżdżą i które my używamy, bo jeśli dla klientów, to rzeczywiście zamieniamy te koła, żeby się jakby nie wpaść w jakieś problemy, że coś się stanie, a były jakieś opony, które tam, wiadomo. No ale w każdym razie auta, którymi my się poruszamy, one po parę tysięcy, no, wszystkie mają zimowe opony pozakładane, nikt ich nie ściąga, nie zmienia i jeździ lato, zima, jesień i wszystko jest okej. Okay. Najważniejsze, żeby ona jeszcze była miękka, nie twarda jak deska. I miała tej rzeźby troszeczkę, żeby rzeczywiście w tych warunkach śnieżno-błotnych dała radę utrzymać przyczepność. A resztę to tak naprawdę i na szmatach Państwo pojedziecie, tak? Tak jest, no bo zrozumcie Państwo, że jak kupujecie opony używane już, czy one są wielosezonowe, czy zimowe, to starajcie się nie kupować takie, które już mają poniżej 5 mm bieżnika, bo ich skuteczność się obniża, nie? Więc tutaj niedużo, że tak powiem, no zarobicie w stosunku do nowych opon. Raz zainwestowane dla takiego przeciętnego użytkownika, co robi nawet 10 tysięcy rocznie, bo tak mniej więcej statystyki mówią, to opony wielosezonowe starczą na te, myślę, 60 tysięcy spokojnie, albo do 100. No to od do 6 do 10 myślę, lat, że, prawda? Że w granicach tych 50-60 tysięcy powinny wytrzymać no. te opony. Ale ja obserwuję coś takiego, to jest
To trochę taka pasja, te zmiana kół, uciąganie tych worków, tych opon u niektórych, przechowywanie, bo to coś się dzieje, bo dokładnie. To pojechał zmienił, to zaglądał, co tam jest pod tym autem. No, zmiana, przechowywanie, tak, to wszystko można, się liczy. Można było z domu wyjść, tak, żona tak. Nie krzyczała, można było gdzieś tam pojeździć, postać w kolejkach, coś tam ponarzekać. Ale mi się wydaje, że w większości te 60% z pojazdów one nie wymaga tego cyklicznego zmieniania tych obuwia, bo i tak nigdzie większość nie jeździ prócz, załóżmy u nas na naszym terenie, prócz z punktu A do punktu B. Druga sprawa w oponach, Robert, to dla tych, którzy już chcą mieć zimowe opony, to ja jednak bym polecał rozwiązanie, żeby mieli całe koła. To wyjdzie przy dzisiejszych stawkach zmiany opon, to wyjdzie im w przeciągu dwa lat sezony. Dużo, dużo taniej. W dwa, trzy sezony się to... Jeżeli mówisz, że dzisiaj za, prawda, zmianę opony, wyważenie tam, prawda, i tak dalej, nawet stawki dochodzą do 200 zł, to proszę sobie to przeliczyć. Kupicie sobie felgi stalowe. Jeżeli będziecie tym samochodem jeździć nawet 15 lat, to nie zjeździcie zmieniając letnie na zimowe. I większość moich znajomych, którzy ma takie rozwiązanie, to po 10 latach jeszcze te opony są w dobrym stanie. Chociaż tak naprawdę to po 6 latach, myślę, nawet w naszych warunkach atmosferycznych i teraz ciepłych, tych gorących, klimatycznych latach, no po 6 latach już ta mieszanka jednak robi się troszeczkę twarda. Czy to... Ale opona też ma okres leżakowania, chyba do 5 lat, wydaje mi się, z tego co pamiętam. To znaczy nawet do 3, nie? Jeżeli chodzi o czołowe firmy światowe, a później to idzie na utylizację albo idzie jakoś gdzieś tam, powiedzmy, jako opony niepełnowartościowe. I teraz opony. Czy opony z niskiej półeczki tak zwanej? Tanie, właśnie. Czy góra wysoko? No właśnie. Czy światowe firmy, czy polskie, bo to mówimy, czy chińskie? Bo to tak mówią, że Chińczyki najtańsze. No i myślę, że dla takich zawodników do 10 tysięcy kilometrów wystarczą najtańsze opony. Tak jest. Wszystkie auto mamy na takich oponach i one wszystkie przecież mają atesty, wszystkie dopuszczenia i wszystkie normy, homologacje spełniają. Nie ma takiej akcji, żeby się odrywały, odlepiały czy cokolwiek innego. Aczkolwiek to jest też indywidualna sprawa każdego z nas, co on tam sobie włoży. Tak? No nikomu do tego, co on tam sobie będzie zakładał. Może jeździć też i na złotych, tylko często gęsto nie ma to sensu. Lepiej te pieniądze wydać na co, Mirek? No, na spa. Muszę ci powiedzieć, że to nie jest duży wydatek dzisiaj w Polsce kupić 4 nowe opony. Zaraz wam powiem. Naprawdę. Średnia cena 17, załóżmy chińskiej, 240 zł za sztukę. Tak jest. 17. Tak, 17, a 16 jeszcze taniej. I dziś polska opona też, o której mówiłem, to też kosztuje tam góra 250 zł za sztukę. Jeżeli przeliczysz się to na euro, to naprawdę nie są wielkie pieniądze w stosunku do tego, co kiedyś kosztowały one na zachodzie, prawda, jak sobie były niedostępne dla nas, bo to wychodziły jakieś kolosalne pieniądze, a dziś same przekładanie opon, my akurat mamy sprzęty bardzo wysokiej klasy, bo bardzo, bardzo. Ale to wszystko, drodzy Państwo, jeszcze obrzeża opony, to wszystko przez to jest tak rozciągane. Potem te szpilki, tak? Tak w kołach jest. Przeciągane. Tak, tak. Tak się staramy w sposób uczciwy podchodzić do sprawy i wiadomo, no, część osób być może po tym programie po prostu trochę zweryfikuje swoje poglądy. Część zostanie przy swoich, no i pewnie części się narazimy, bo gdzieś tam w ich portfel zaglądniemy, jeśli chodzi dla wykonawców tych usług. Ale do wszystkiego, wydaje mi się, trzeba podchodzić no, z takim rozumem, to taka dawna cecha. Prawda jest taka również, że jeśli dla posiadaczy drogich samochodów, które tam nawet jeżdżą na kołach dwudziestkach, prawda, i tak dalej, z reguły są one wyposażone w alum felgi i tak dalej, no to tutaj ci, którzy nadal chcą jeździć bezpiecznie i sobie sprawią następny komplet kół zimowych. Oczywiście te zimowe to najlepiej, żeby chyba jednak stalowe, najtaniej, a jak kogoś stać to też, a na aluminium. Tylko że te dwa komplety, one zabezpieczają Was przed tymi uszkodzeniami felg, bo już felgi takie... Felgi są bardzo drogie, tak? Tak, a felgi są drogie. Duże. I teraz tak, ciągłe, tak jak Robert powiedział, zdejmowanie i zakładanie, jeżeli w ciągu roku, prawda, raz zdejmiecie, założycie letnie, potem raz zdejmiecie te letnie i założycie zimowe, no to powiedzmy sobie szczerze, to tak jak on mówi, to już nie chodzi tylko o pieniądze, ale również o te koła, że o te... Tak że dostają one... w kość przy tych wszystkich wymiarach, że...
że to jest po prostu aż niewiarygodne. Po drugie te szpilki, tak? To są już w tej chwili, to są takie kołpakowe delikatne. Nakrętki, delikatne. Tam, trzeba wymieniać potem. Druga rzecz, nowe auta są wyposażone w tarcze hybrydowe. Część tarczy jest z innej mieszanki, część z innej. Tam nawet uderzanie kluczem uderowym jest zabronione, tak? Co potocznie mówi o tych tarczach hamulcowych. One są nitowane z dwóch materiałów i one tam, jeśli się dobrze ktoś na tym zna, to wie, że nie wolno tam stosować kluczy udarowych i rąbać po nich bezmyślnie. Także tutaj można też polec w tej materii. I jeszcze jedna rzecz, że niektóre marki takie premium, są już nie będę wymieniał, że mają opony za testem danej firmy, bo chodzi o czteronapędowe osie, tak? Więc tam też jakby już producent sobie z góry nakreśla, że ta opona musi kosztować ze 3000 zł sztuka. Bo na innej nie będzie jeździł, albo nie gwarantuje jakby nieuszkodzenia pojazdu. Także to wszystko jest, drodzy Państwo, zrobione, bo ja troszeczkę jestem przeciwny, zrobione temu, żeby rąbać nas po kieszeni. Tak no, nie widzę, nie zauważyłem tu takich różnych wymysłów, żeby nam ulżyć. Te opony wielosezonowe, czyli prawda, uniwersalne, one mają świetne wyniki. I rzeczywiście nawet do tych droższych samochodów to można je stosować, że opony zimowe w takich warunkach miejskich to niewiele pomaga. Ale już zamykając, Mirosław, temat. Tak, zamykamy, bo przejdziemy do następnego. Mam mały taki tak. Temat. Drodzy Państwo, tak już jakbyśmy wszyscy byli tacy prawilni, praworządni, dokładnie, to przecież i tak nigdzie powyżej 120 praktycznie nie możecie jeździć. Z czego te 120 to też w niewielu miejscach, czyli 90 na godzinę, to ja się śmieję, wy na babciach pojedziecie. 130 na autostradzie, tak? No, tutaj w naszym regionie. No w naszym regionie nie pojeździmy nigdzie, tak? Tam trochę także, więcej. Także te całe wielkie zamieszanie z szumem, tak. To tak o cichej oponie, bo ja złotem pompuję innymi rzeczami, ja my to naprawdę to już wchodzimy w sprzęt wysokiej klasy, Dolby Surround, dla koneserów muzyki to ważnej. Ty mówisz o tej klasie, prawda, średniej i wyższej, a ja jako emeryt mówię do emerytów, nie dajcie się nabijać w opony. A jeszcze, no jeszcze taki żart, Państwu powiem, to z praktyki, bo to się wydarzyło, no przyjechał do nas klient, no nie był zbyt zadowolony, bo tam jakieś dźwięki pojazd wydawał po tej naprawie, chodziło o silnik, tak? No i pojechaliśmy na jazdę próbną i ja pytam, który to dźwięk? Który to dźwięk? Bo tak, puszki w bagażniku, drzwi, zawieszenie i ja przysięgam, nie żartowałem, pytam, tak, o który chodzi? No nie słyszy pan? No mówię, nie, no puszki, butelki, słyszę wszystko. Nie, to mniej więcej na tym poziomie jest ta finezja w tym wysłuchiwaniu tych problemów. Azot, opona, mieszanka. Większości z nas, 95% w ogóle nas to nie dotyczy. A my wiemy, o czym mówimy, bo my się troszeczkę ścigamy. I naprawdę, żeby już wyczuć, czy opona klei, czy nie klei, to trzeba być naprawdę na wysokim poziomie levelu. I trzeba jechać. I trzeba jechać. Tak. Czy się grzeje, czy się nie grzeje, a jak się nie nagrzeje, to nie ma przyczepności. A reszta to jest takie ble, 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 ble. Przechodzimy do następnego tematu z mety od razu i tak dalej. Bo też podpowiedziałeś mi ten temat, tak. Lasy państwowe, lasy to znaczy, że nieważne, no nasze, polskie. Nie, ale lasy. Nie, no bo są i prywatne. Są, no ale chodzi. Ale będziemy mówić o naszych, czyli państwowych, chodzi o to, że ja pamiętam jako dziecko, tak, bo skąd to wyszło, bo akurat mam codziennie okazję przyjeżdżać, że tam po tych lasach można było latać, szaleć, się chodziło, no jakieś tam były pilnowane. A nawet się wjeżdżało samochodem. Się wjeżdżało, no dobra, się wiele zmieniło. Lasy są rąbane, że tam tylko drzazgi leci, tak? Tak. No, leśnicy mówią, że jest, odsadzają, to też jest prawdą. Też nie, tak. Nie wiemy, jak jest ta proporcja, no ale jest dużo, dużo rżnięcia, za przeproszeniem, dużo sadzenia. Tylko jest pewien problem z tym odsadzaniem, tak. Że tak naprawdę ten las, żeby być pełnowartościowy, to jak to mówią, jak sadzą ten nowy las, to on, jak leśnicy sami przyznają, że dopiero w drugim pokoleniu tych drzew ale będzie pełnowartościowy. To jeszcze może tak, bo to wszystko to prawda, co ty mówisz, i to sadzenie, to rżnięcie. Tylko zauważyliście Państwo, że każdy nowy las, czy ta szkółka jest ogrodzona. Tak, i coraz mniej, leśną tak zwaną. Tak, i coraz właściwie mniej jest terenu, gdzie możemy przejść sobie po tym lesie, pochodzić, a nawet jeśli już też tak wepchamy się za tą siatkę, to i tak nigdzie tam nie pójdziemy, bo jest tak gęsto nasadzony, żeby te drzewa rosły w górę, czyli te były proste. No okazuje się, że te lasy już nie są dla nas i to jest właśnie dla mnie chore, że właściwie chciałbym powiedzieć, po co nam to? No muszą one być, tak? Jeśli to ma tylko służyć jako bydło takie pastewne do karmienia, za przeproszeniem, mord, nie powiem, czy tam innych części ciała, no to
To nie tak. I tu jestem, ja jestem po prostu załamany tym, co się dzieje, bo tak, posprzątać nie ma komu w tym lesie. Czegoś tam nie ma zrobić, ale wyrąbać i ogrodzić to jest wielu. I tutaj też wydaje mi się, że ten głos leśników w tej kwestii jest, w ogóle jego nie słychać. No, przecież to są zawodowcy, fachowcy, no powinni coś mówić, no bo najprościej wszystko ogrodzić. No, ale... Nie, bo nie mówią, bo chyba bali się, że utracą stanowisko, bo polityka jest taka, prawda, że władze lasów państwowych, czyli służba leśna, ma być silna, zwarta, gotowa i wezwana na posiedzenie przez rządzących, ma się wypowiadać pozytywnie. My się wypowiadamy trochę negatywnie, bo ale jeździmy do lasu, widzimy ten ale las. Ale żeby tutaj odeprzeć się, bo może jakiś tam atak się pojawi. My mamy oczy. Nas nie obchodzi, co się dzieje, jaki jest plan rozwoju, perspektywy. Mamy to w głębokim poważaniu. My żyjemy tu i teraz. Ja mam 52 lata, Mirek ma pewnie więcej. 70. I jak ja już się okazuje, że ja w swoim życiu to właściwie nigdzie nie będę mu wchodzić, to ja się pytam, to po co wy, tak. Po co ten las, po co wy... Po co mamy żyć? No, ta ustawa o lasach zrobiła, już to dawniej procedowana i uchwalona, ona zrobiła dużo zła. Dała za dużo władzy służbie leśnej, da za dużo władzy tym urzędnikom państwowych lasów i oni teraz z tego mocno korzystają. Ale się no, to pogubili. To jest część danego kraju, tak? Obywateli. Tam powinni bardzo wszyscy, ważna część. Tak, wszyscy powinni mieć do tego swobodny dostęp i traktować to jako część jakby swojej przestrzeni życiowej. Płuca Polska. Tak, a nie jaka część zakazana. Zakazana. To po co wy tam jesteście i po co te lasy są? Tak jest. Ja pamiętam te gospodarki leśne, bo to z wiadomo, no leśniczy, jak to się mówi, na swoim obszarze zawsze miał władzę i jeszcze za komuny. I jak to się mówi, wszystkich tych okolicznych, prawda, mieszkańców ze wsi i tak dalej, mówi, chcesz drewna, czyli drzewa, jak to mówił, chcesz drzewa, to przyjdź do mnie pracować jako robotnik leśny, a wtedy ja ci dam asygnatę, nie? I to tak na takiej zasadzie się odbywało, że ponieważ zależność między wsią a asygnatą a leśniczym była bardzo duża, więc ten leśniczy ciągle bardziej się utwierdzał w przekonaniu, że on ma coraz większą władzę, bo chcę, to ci dam, a jak nie chcę, to nie. I było tam te kłusownictwo leśne. Może tam byśmy nie ale było tak kiedyś nie było. Nie mówię, że teraz jest tak. Po co my o tym mówimy? Mówimy, żeby po prostu może zasugerować, tak? Żeby no to jakie, inaczej myśleć. Jakie widzisz rozwiązanie właśnie? Ja nie widzę. I to jest nasz problem. No, jeśli społecznie wszyscy nie gdzieś tam nie tupniemy nóżko i nie zaczniemy z tym robić porządku, to właściwie jesteśmy takiej równi pochyły, gdzie walimy centralnie na kolizyjny ze słupem. Czyli zaczynamy teraz tupać. Coraz głośniej. Przynajmniej zacznijmy mówić. Tak. Może z tego coś my mówimy i będziemy tupać i może wytupiemy te złe przepisy dotyczące lasów. Przychodzi się do pracy, ktoś kogoś wybrał do pracy, żeby jak najlepiej zagospodarował dla niego przestrzeń życiowa. To się okazuje nie, odwrotnie. No i chcesz na przykład rozbić namiot w lesie, bez zezwolenia nie wolno. A przy tym namiocie chcesz chrustu nazbierać, żeby było właściwie ci ciepło, rozpalić nie ognisko? Nie wolno. Niczego ci nie wolno. Musisz kupić ten chrust i musisz wykupić miejsce w lesie. No to paranoja jest normalna, no. Nie wiem, trzeba szanować się te tereny, wiadomo, trzeba uczyć czystość, zabezpieczyć przed pożarami, innymi rzeczami, tak. To wszystko. Ale kiedyś takie rzeczy to się poruszało w szkołach. Tak, ale to trzeba prowadzić racjonalną gospodarkę leśną z wielu stron, bo jeżeli dzisiaj, jako przykład, mówią nam producenci mebli drewnianych, że oni drewno muszą kupować tam gdzieś Szwecja, Norwegia, prawda, Finlandia, kiedyś kupowali z Rosji, a w Polsce nie ma tego drewna albo ceny są za wysokie, to chyba jest nieporozumienie. Wchodząc to w ogóle się zabezpieczy najpierw swoich. Pan leśniczy drzewa liczy. Jedna sosna, druga sosna, a tam jodła gdzieś podrosła. Wszystkiego dobrego.